Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla duszy waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, którzy uczestniczycie w tej liturgii, w naszej wspólnocie parafialnej w czasie tego nabożeństwa, tej modlitwy, w środę, kiedy przywołujemy postać naszego patrona, świętego Józefa, bardzo szczególnego patrona. Myślę, że dla wielu z nas jest to taki patron, o którym moglibyśmy dużo powiedzieć. Czasem jak rozmawiam z różnymi osobami, to mówię o proszę księdza, tak, święty Józef to jest mój taki dobry przyjaciel, taki święty, któremu mogę polecić moje wszystkie intencje. I wiem, że jest on niezwykłym, pokornym patronem, wyjątkowym patronem. I kiedy patrzymy na życie świętego Józefa, możemy się tylko uczyć, jak rzeczywiście był odpowiedzialny za to, co przed nim Pan Bóg dawał, to, co przed nim stawało. Jak odpowiedzialnie zachowywał się w tym domu nazaretańskim wobec swojej żony Maryi, wobec swojego przybranego syna Jezusa, którego traktował tak bardzo blisko, na którego patrzył, którego też uczył, z którym też pielgrzymował do świątyni jerozolimskiej, wypełniając kult. To pokazuje, jak olbrzymia, wielka pokora wypływała z serca Józefa. I my chcemy też w tej tajemnicy ciągle trwać. Chcemy wpatrywać się na świętego Józefa. Zawsze gdzieś, czy to na obrazach, czy tak jak u nas w tej figurze, która tutaj jest przy ołtarzu, która już od tego roku świętego Józefa, który papież Franciszek też dał nam też jako wspólnocie do przeżywania. Chcemy także patrzeć na świętego Józefa, który staje w cieniu swojego syna, przybranego syna w cieniu Jezusa. Ale uczymy się od świętego Józefa jakże wielkiej pokory i takiej roztropności. Od świętego Józefa chcemy się też uczyć tego, że to Pan jego wezwał, to Pan jemu dał to wezwanie, by się nie lękał tych wszelkich wyzwań, które otrzymał, tych pytań, które może w jego głowie się pojawiały i które może jakoś zupełnie inaczej przedstawiały jemu przyszłość i jego funkcjonowanie. Ale patrzymy także na to, że Chrystus, który rzeczywiście później zostaje posłany, on rzeczywiście wysławia Boga za wszelkie dobro, mówiąc: wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. W tej prostocie życia nazaretańskiego, domu nazaretańskiego, wyjątkowego domu nazaretańskiego, bo tam był obecny Chrystus, gdzie on był w centrum, gdzie święty Józef widział właśnie Jezusa dorastającego, uczącego się pierwszych kroków, uczącego się też zajęcia, pracy. Uczył się także razem z Nim. I można powiedzieć, że jakby ten duch tego domu nazaretańskiego, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy też, i też miałbym takie wielkie pragnienie, żeby będąc w naszej parafii, aby właśnie to pragnienie tego Nazaretu było w naszych sercach. Bo gdzieś może być lepiej, jak nie w Nazarecie, gdzie jest też Jezus,
gdzie jest Maryja, gdzie jest ten dom pod czujną opieką świętego Józefa. Tak my się też czujmy tutaj, we wspólnocie. I czerpmy z tego jak najwięcej, z tego ducha Nazaretu, tego domu. Czerpmy z tego spotkania, także z Eucharystii, by zostać, tak jak sam mówi Chrystus, pokrzepiony. Chrystus mówi dzisiaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Muszę też wspomnieć o patronce dnia dzisiejszego, świętej Faustynie, która też w takim wielkim duchu pokory miała i pragnęła mieć tą piękną relację z Chrystusem. Nie będąc jakąś znaną osobą, jakąś władczynią, nie będąc jakąś znaną szlachcianką czy jakąś wysoko postawioną kobietą, ale prostą zakonnicą. Kiedy wstępuje do zakonu, kiedy otrzymuje głos, że dlaczego przede mną uciekasz, dlaczego, jak mam długo na ciebie czekać, wyrusza ze swojego domu, bardzo szybko wstępuje do zakonu, gdzie tam przez te 13 lat właśnie kształtuje swoje życie duchowe. Gdzie w tym dziedzictwie i w poczuciu tego piękna pozostawia i zachęca jako apostołka miłosierdzia i do dzienniczka, i do koronki, i do przecież tego pozostawia także poprzez jej prośbę obraz Jezusa miłosiernego. W miłosierdziu Bożym jesteśmy niejako zanurzeni. Ona jako prosta zakonnica, pracując na kuchni, w ogrodzie, na furcie, ma to doświadczenie spotkania z Jezusem. Ale także w wielkiej pokorze, bo kiedy niektórzy twierdzą, że no być może coś tutaj jest nie tak, że trzeba sprawdzić, czy ty mówisz prawdę, w wielkiej pokorze potrafi rzeczywiście zamilczeć i w wielkiej pokorze potrafi też w posłuszeństwie zakonowi, przełożonym, potrafi także mówić ciągle rozważając te słowa, potrafi też stanąć w cieniu. To pokazuje też, że święta Faustyna, patronka dnia dzisiejszego, uczy nas olbrzymiej pokory. Myślę, że to jest coś niesamowitego. I tak oto przecież sama Faustyna umiera, mając 33 lata. Mówi się o tym, że to wiek Chrystusowy, czyli wiek tej łaski, dostępuje tej łaski. W swojej pokorze, ale także przede wszystkim jako ta, która pozostawia to miłosierdzie. Mówiąc, że tylko w tym miłosierdziu możemy odnaleźć radość i pokój. To miłosierdzie jest obecne w sakramentalnej spowiedzi. Nieraz już wielu tutaj z nas obecnych doświadczyło może tego daru miłosierdzia. Tam przychodzimy jako utrudzeni, obciążeni. To jest, można powiedzieć, słowo takie bardzo kluczowe. Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I my, przychodząc do konfesjonału, chcemy tego pokrzepienia. Chcemy w tej naszych trudnościach doświadczyć Jego miłosierdzia. I niezwykłe jest to, myślę, że dla mnie jako kapłana, kiedy mam możliwość sprawowania tego sakramentu, kiedy słyszę, że po drugiej stronie kratek konfesjonału słyszę westchnienie radości i pokoju, które wypływa z serca człowieka. Kiedy mijają lata, kiedy ktoś mówi o tym, że tej sakramentalnej spowiedzi już dawno nie było, że ciężko mi się spowiadać, ciężko mi do tej spowiedzi przyjść. Patrząc na świętego Józefa, chcemy się uczyć wpatrywania się w Chrystusa. On miał tą łaskę w domu nazaretańskim, aby widzieć Jezusa, aby go wychowywać, aby kształtować też jego oblicze, jego spojrzenie. Ale także przykład świętych, właśnie świętej Faustyny, uczy nas, że możemy również być zanurzeni w tym wielkim miłosierdziu. Mam taki obraz zawsze bardzo wyjątkowy z Bazyliki Miłosierdzia Bożego na Łagiewnikach w Krakowie. Myślę, że
wielu z nas było w Krakowie, w Łagiewnikach, gdzie jest też i Kościół, gdzie codziennie sprawowana jest Eucharystia, transmitowana jest msza święta, ale jest też olbrzymia bazylika, którą 20 lat temu, w 2002 roku konsekrował Jan Paweł II, kiedy właśnie mówił, że w tej pielgrzymce, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. W tej bazylice to jest taki bardzo wyjątkowy dla mnie obraz, jako kapłana, kiedy stając przy ołtarzu, ta bazylika jest ogromna, olbrzymia przestrzeń, widać te krzesła, te ławki, ludzi siedzących i uczestniczących w Eucharystii. Ale to, co najbardziej mnie ujmuje zawsze i dotyka, to witraż główny witraż właśnie w bazylice. Kiedy sprawuje się mszę świętą, bardzo często jest tak, że gdzieś słońce pada przez ten witraż. A co na tym witrażu jest? Widać stojący krzyż, znak jakże wymowny, który góruje nad taflą wody. I widać też zachodzące słońce, które jakby sprawia, że ten krzyż odbija się w tej tafli, tej wody. Dużo większe niż ten, który stoi. To pokazuje, jak rzeczywiście znak miłości, tego utrudzenia, że może też i to doświadczenie tej łaski, kiedy my pozwolimy właśnie na to, żeby Chrystus przyszedł, żeby przyszedł ze swoją mocą, to On umacnia nas, daje nam tę łaskę i możemy doświadczyć Jego miłosierdzia. Bądźmy więc otwarci na ten dar tego miłosierdzia. Też dziękując za przykład świętego Józefa, który uczy nas wpatrywania się w Chrystusa, i świętej Faustyny, dzisiejszej patronki, która to miłosierdzie proklamowała i proklamuje, bo przecież jej historia życia, jej świętość ciągle jest brana i wielu z nas zapewne karmi się także tym znakiem tych słów, które powiedział jej, szepnął jej, można powiedzieć, do ucha sam Jezus.